oknem. Zrobiło się trochę zimno, ale w tym odcinku programu Kijek w Kosmosie proszę przygotować krem do opalania, okulary przeciwsłoneczne i coś zimnego, bo będziemy mówić o słońcu i amerykańskiej sondzie Parker Solar Probe. To w tym odcinku spróbujemy trochę dotknąć słońca, tak jak to ma to zrobić ten statek kosmiczny pod koniec tego roku. Media w Polsce i na świecie praktycznie zapłonęły tą informacją. O tym wszystkim opowie pan dr Marek Stęślicki z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. A w tym odcinku także, do kogo należy Księżyc? Niedawno wystartowała amerykańska misja Peregrine, której to lądownik ma osiąść na tym ciele niebieskim, jednak wiele wskazuje na to, że to się nie wydarzy. Jednak wraz z tą misją lód Navajo zainterweniował u prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ mają obiekcje związane z tą ekspedycją. O tym wszystkim pomówimy w tym odcinku. A na koniec czas na odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania, które państwo nadesłali. Zadaj pytanie naszemu człowiekowi w NASA. To program Kijek w Kosmosie. Silniki już się grzeją, więc startujemy. To sprawdźmy, co działo się na orbicie. Miał to być piękny powrót amerykańskich lądowników na Księżyc. Prawdopodobnie Stany Zjednoczone będą musiały jeszcze na to poczekać. Misja, która wystartowała w poniedziałek 8 stycznia, może zakończyć się niepowodzeniem w związku z awarią systemu napędowego. Peregrine to lądownik, który w ramach współpracy z NASA opracowała prywatna firma Astrobotics. Kilka godzin po starcie firma w mediach społecznościowych pokazała zdjęcie uszkodzeń lądownika. W opublikowanym komunikacie napisano: niestety wygląda na to, że awaria w systemie napędowym powoduje krytyczną utratę paliwa. Podróż lądownika miała potrwać 46 dni. Miał on wylądować na powierzchni naszego naturalnego satelity 23 lutego i spędzić tam około 10 dni. Jego zadaniem było zbadanie m.in. egzosfery księżycowej, zawartości wodoru w glebie oraz promieniowania przed planowanymi przyszłymi misjami załogowymi w ramach misji Artemis. Lądownik został wyniesiony za pomocą nowej rakiety Vulcan. To 60-metrowa dwustopniowa rakieta nośna rozwijana przez amerykańską spółkę United Launch Alliance. Indie, bliżej Słońca. Satelita tego kraju dotarł na słoneczną orbitę po 4-miesięcznej podróży. Misja ma obserwować najbardziej zewnętrzne warstwy Słońca. Aditya, nazywany na cześć hinduskiego bóstwa Słońca, przebył w tym czasie 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, co stanowi wciąż zaledwie procent całkowitej odległości między naszą planetą a gwiazdą. Satelita znalazł się w miejscu, gdzie siły grawitacyjne Słońca i Ziemi równoważą się, dzięki czemu konstrukcja może pozostać na stabilnej orbicie wokół Słońca przez długi czas. Orbiter ma kosztować 48 milionów dolarów. Będzie badał koronalne wyrzuty masy, okresowe zjawisko, w którym dochodzi do ogromnych wyrzutów plazmy i energii magnetycznej z atmosfery Słońca. Misja ma również na celu wyjaśnienie innych zjawisk zachodzących na Słońcu poprzez obrazowanie i pomiary cząstek obecnych w jego górnej atmosferze. To ma być przełomowa technologia. Program Crane realizowany przez Stany Zjednoczone wchodzi w kolejną fazę. Właśnie rozpoczęła się produkcja samolotu X-65 Crane. Pierwszy lot zaplanowany jest na przyszły rok. Prototypowy egzemplarz zostanie wyprodukowany przez firmę Aurora Flight Sciences. Maszyna ma wykorzystywać opływające go strumienie powietrza do kontroli w trakcie lotu. Ta rewolucyjna koncepcja zrywa z tradycyjnymi metodami sterowania samolotami, ponieważ maszyna nie będzie musiała wykorzystywać ruchomych elementów. Dzięki wykorzystaniu strumieni powietrza maszyny będą mogły być lżejsze, a konstrukcje mniej skomplikowane. W pierwszej fazie testów ze względów bezpieczeństwa X-65 ma latać z normalnym zestawem sterów, które z biegiem trwania testów będą kolejno blokowane. Eksperymentalna maszyna będzie ważyć trochę ponad 3 tony i mieć rozpiętość 9 metrów. 50 lat czekaliśmy na kolejną misję w kierunku Księżyca. Kolejny amerykański lądownik Peregrine wystartował niedawno, ale wywołał także wiele kontrowersji. Lud Navajo zgłosił się do amerykańskiego prezydenta,
przewodzący tym ludem buju Nygren napisał o to, co możemy przeczytać w specjalnym oświadczeniu do amerykańskich władz. Księżyc zajmuje świętą pozycję w wielu rdzennych kulturach, w tym naszej. Postrzegamy go jako część naszego duchowego dziedzictwa, obiekt czci i szacunku. I dlatego ten lud nie godzi się na to, aby kolejny amerykański lądownik poleciał w kierunku księżyca. Leci w kierunku księżyca, no ale misja napotkała pewne problemy i o tym już teraz. Byliśmy świadkami startu nowej rakiety Vulcan. 10 lat czekaliśmy na kolejny test tak potężnej rakiety, a na samej górze tego pojazdu kosmicznego prywatny amerykański lądownik Peregrine, pierwszy od 50 lat, który to miał właśnie wylądować na Księżycu. Niestety napotkał pewne problemy. Po 7 godzinach od startu nie otworzyły się panele słoneczne. Pojawił się problem z napędem, wyciek paliwa. Ostatnia informacja, jaką otrzymaliśmy od firmy, która właśnie zbudowała ten pojazd kosmiczny, jest taka, że prawdopodobnie lądownik nie osiądzie na Srebrnym Globie. Ten pojazd kosmiczny, ten lądownik, zabrał ze sobą 90 kg ładunku, między innymi od amerykańskiej agencji kosmicznej, ale także od prywatnych firm. Był to na przykład napój izotoniczny, były bitcoiny, ale uwaga, były też także prochy w kapsułach od firmy Celestis, która to właśnie oferuje kosmiczne pochówki. Niedawno na orbicie jedynie, a od niedawna możemy znaleźć w katalogu informację, że możemy wysłać swoje prochy na Księżyc. I właśnie o to rozegrała się cała awantura z ludem Navajo, który twierdzi, że Księżyc jest ich świątynią, jest ich miejscem kultu. I nie godzą się na to, aby tworzyć tam cmentarz. No i właśnie, cała ta afera wywołała pewnego rodzaju debatę w Stanach Zjednoczonych. Do kogo należy Księżyc? I my Państwu wyjaśnimy, do kogo należy Księżyc. Bo podmiotów, które roszczą sobie prawo do tego ciała niebieskiego, jest wiele. Lud Navajo twierdzi, że jest to ich świątynia. Pewien polski szlachcic według legendy miał tam wylądować. Fryderyk Wielki, król Prus, kiedyś dał swojemu lekarzowi Księżyc w nagrodę za dobrą posługę. Oczywiście to są wszystko żarty, legendy, przypowieści. Według traktatów, które to zawarto jeszcze przed lądowaniem człowieka na Księżycu w 1967 roku, traktat o przestrzeni kosmicznej, możemy przeczytać, że przestrzeń kosmiczna łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi nie podlega zawłaszczeniu przez państwa ani poprzez ogłoszenie suwerenności, ani w drodze użytkowania lub okupacji, ani w jakikolwiek inny sposób. W skrócie, Księżyc ma służyć jedynie nauce. Oczywiście możemy tam zbudować bazy, ale one mają służyć całej ludzkości. Księżyc do nikogo nie należy. Gdy włączą sobie Państwo nagrania z misji Apollo, to usłyszą na przykład, jak Neil Armstrong wychodzi i mówi: to mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Nie mówi, że to jest ciało niebieskie należące do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Nie. To ciało niebieskie należące do całego świata. Później były inne porozumienia. Traktat księżycowy, który jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzi do pojęcia tego, do kogo należy Księżyc. Ale tutaj tego porozumienia nie ratyfikowały państwa, które mają ogromny wpływ na eksplorację kosmosu, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie, Europa. Powiedzmy kraje z trzeciej ligi kosmicznej, ale jest także Artemis Accords, porozumienie Stanów Zjednoczonych z państwami, które razem z tym krajem chcą podbijać Księżyc. Tutaj zobaczymy te wszystkie kraje. Jest tu także Polska, są Indie, jest Islandia, jest Kanada. Wszystkie te kraje zobowiązały się razem z Waszyngtonem razem polecić na Księżyc i tam wydobywać surowce. No właśnie, pod egidą Waszyngtonu. No i nie znajdziemy tu ani Chin, ani Rosji, które same chcą podbijać Księżyc. Czy czeka nas wojna o to ciało niebieskie? Trudno przewidywać. To raczej pieśń przyszłości. Trudno sobie wyobrazić żołnierzy na naszym naturalnym satelicie. Ale jeszcze gdy spojrzymy na historię, to zobaczymy, że pewne osobistości
już zaistniały na Księżycu. Gdy startowała pierwsza misja Apollo z załogą i która to wylądowała na Księżycu, Apollo 11, to okazało się, że biskup Orlando, czyli diecezji, która zarządzała przylądkiem Canaveral, stał się pierwszym biskupem Księżyca. I niektórzy żartują, że miał największą diecezję na świecie. Ale inny amerykański, powiedzmy, milioner, biznesmen, przedsiębiorca, Dennis Hope, orzekł, że on jest właścicielem Księżyca. Znalazł lukę w traktacie. Oczywiście prawnicy mówią, że jest to nieprawda. Twierdzi on, że w traktatach nie ma jest napisanego o tym, że ani firmy, ani ludzie nie mogą stwierdzić, że to właśnie Księżyc należy do nich. I zaczął sprzedawać działki po $20. Twierdzi, że sprzedał, że znalazł 3 miliony chętnych i jest milionerem, a może nawet i miliarderem. Trudno uwierzyć na słowo komuś takiemu, ale tak to wygląda. Do kogo należy Księżyc? Do nas wszystkich. A już teraz z tego Księżyca odlatujemy w kierunku Słońca. Ta informacja rozgrzała media w Polsce, ale także na świecie. Chodzi o amerykańską sondę Parker Solar Probe, która w tym roku ma zbliżyć się do naszej gwiazdy na odległość 6 milionów kilometrów. Niektórzy naukowcy porównują to do lądowania na Księżycu, jeżeli chodzi o odkrycia naukowe. To już teraz o tym porozmawiamy i dołącza do nas pan dr Marek Stęślicki z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, no właśnie, media wręcz zapłonęły informacją o Parker Solar Probe. Sonda pod koniec tego roku ma zbliżyć się właśnie na rekordową odległość 6 milionów kilometrów. To proszę opowiedzieć naszym widzom, chociaż już to w poprzednich odcinkach troszeczkę o tym mówiliśmy, no ale jeżeli mamy takiego wybitnego specjalistę, no to proszę nam wyjaśnić, czym jest Parker Solar Probe. Parker Solar Probe to taka jedna z większych misji NASA. Misji, której zadaniem jest obserwacja takiej bliskiej korony słonecznej, tak naprawdę takiej już w zasadzie atmosfery Słońca, ponieważ Parker Solar Probe ma wlecieć, czy już w zasadzie wleciał w takie obszary ponad tą umowną powierzchnią Słońca, ponad fotosferą, które są ciągle jeszcze związane grawitacyjnie ze Słońcem. To znaczy, te wszystkie cząsteczki, które Parker Solar Probe obserwuje podczas przelotów bliskiego Słońcu, to są cząsteczki, które najpewniej wrócą, czy część z nich wróci z powrotem do Słońca. Mm-hmm. No. To jest misja naprawdę bardzo wymagająca technologicznie, ponieważ to jest najbliższy Słońcu statek kosmiczny. Znaczy do tej pory tak blisko Słońca niczego nie umieszczaliśmy. I rzeczywiście bardzo, bardzo wymagające to jest technicznie, żeby wszystkie instrumenty prawidłowo działały w tak ekstremalnych temperaturach, jakie są blisko Słońca. No właśnie, wymagające technicznie. To jak zbudować statek kosmiczny, który będzie odporny na tak wysokie temperatury? To już wiedzą Amerykanie. Niechętnie myślę, się tym dzielą. W każdym razie jest to statek kosmiczny, który jest aktywnie chłodzony. Jest w nim ciecz, głównie woda, która jest transportowana od tej strony, od słonecznej do strony właśnie takiej, która pozwala na odprowadzenie tego ciepła w przestrzeń kosmiczną. Ale i tak Amerykanie nie odważyli się na tej sondzie umieścić żadnego instrumentu, który by patrzył bezpośrednio na Słońce. Ta sonda mierzy tak zwane parametry in situ, mierzy cząsteczki, mierzy pole magnetyczne w tym miejscu, w którym się znajduję. Ale żaden z teleskopów, który jest na nie umieszczony, nie patrzy bezpośrednio na Słońce, tylko patrzy w bok. Z uwagi na tą niewielką odległość i to, jak ekstremalne temperatury panują od tej strony odsłonecznej na sondzie. Jeden z naukowców pracujących przy tym projekcie powiedział, że podlecenie na odległość 6 milionów kilometrów do Słońca to będzie dla nas
Coś takiego jak lądowanie na Księżycu w 1969 roku. Czy dla pana jako heliofizyka to będzie taka chwila? No, na pewno więcej dla heliofizyki zrobi ta misja niż lądowanie na Księżycu, ale jednak Parker's Solar Probe jest dużo tańszą misją niż lądowanie na Księżycu, bo do tej pory kosztowała ta misja około 1,5 miliarda dolarów, a lądowanie na Księżycu było jednak znacznie droższe. No zdecydowanie, ale 200 przeliczając na dzisiaj miliardów dolarów, ale czy to będzie taka ważna chwila dla nauki? To jest rzeczywiście bardzo ważna misja i bardzo interesujące dane dotyczące tej właśnie bliskiej atmosfery Słońca są dostarczane przez tą misję. Mm-hmm. To nie jedyna... Ja muszę powiedzieć, że ta misja oczywiście Parker Solar Probe nieustannie zbliża się do Słońca i w tej chwili to jest około 8 milionów kilometrów, to jest jakieś 11 promieni Słońca od Słońca, zbliżenie Parker Solar Probe do Słońca. I rzeczywiście pod koniec tego roku to będzie około niecałe 10 promieni Słońca. W takiej odległości znajdzie się Parker Solar Probe od powierzchni. Także ta różnica nie jest jakoś duża niż to, w jakich odległościach obecnie się znajduje, choć rzeczywiście to będzie wtedy najbliższe zbliżenie do Słońca i taka ostateczna orbita tej misji. To nie jedyna misja, która bada Słońce. Pracuje pan przy projekcie o nazwie CubeX, amerykańskim projekcie. Jakby nam mógł pan wyjaśnić, czym będzie zajmował się właśnie ten statek kosmiczny? Co będzie badał? I za co pan odpowiada przy tym projekcie? Ja generalnie zajmuję się badaniem głównie rozbłysków słonecznych i aktywności słonecznej. I przyrząd CubeX jest dedykowany do obserwacji takich najbardziej energetycznych zjawisk na Słońcu. Będzie obserwował Słońce w promieniowaniu rentgenowskim, głównie w tym takim bardziej miękkim rentgenie, tam gdzie jeszcze widać różne linie widmowe pierwiastków, które nam pozwolą na powiedzenie, skąd bierze się plazma, która jest nagrzewana do temperatur rzędu dziesiątek milionów stopni w rozbłyskach słonecznych. Mm-hmm. To jest stosunkowo nieduża misja, chociaż bardzo taka wymagająca technologicznie. Misja, w której my w Polsce zajmujemy się choćby projektowaniem kamery rentgenowskiej, która ewentualnie może prowadzić obserwacje Słońca w tym zakresie właśnie rentgenowskim. I będzie to zdecydowanie mniejszy pojazd kosmiczny od Parker Solar Probe. Oj tak, mniejszy i dużo tańszy. Ale nie tylko CubeX, nie tylko Parker Solar Probe, tylko, ale także Solar Orbiter i indyjska misja. Tak, chce badać Słońce? Tak, jest jeszcze duża europejska misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, to jest Solar Orbiter. W tej misji również bierzemy udział i też głównie zajmujemy się, przynajmniej nasz zespół, zajmujemy się obserwacjami w promieniowaniu rentgenowskim. Tam jesteśmy mocno zaangażowani w jeden z teleskopów, który znajduje się na tej misji, teleskopów rentgenowskich. A dlaczego Słońce? No z wielu powodów. To po pierwsze to jest najbliższa nam gwiazda i w zasadzie jedyna gwiazda, którą jesteśmy w stanie badać z tak niewielkiej odległości. Widzimy dokładnie jej powierzchnię, widzimy, co się na niej dzieje. I już samo to powoduje, że jest interesująca dla obserwacji, ponieważ poza tym jesteśmy zupełnie zależnie od tej gwiazdy. To jest gwiazda, która nam daje życie, która jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli funkcjonować tutaj na Ziemi. A już z takich zupełnie
powodów cywilizacyjnych. Obecnie nasza cywilizacja techniczna, zwłaszcza wtedy, kiedy bardzo duża część urządzeń technicznych znajduje się poza atmosferą ziemską, na orbitach głównie okołoziemskich, jesteśmy zależni od tak zwanej pogody kosmicznej, czyli od tego, co dzieje się w przestrzeni międzyplanetarnej, a tymi zjawiskami steruje Słońce. To jak przewidywać tę pogodę kosmiczną? I czy jesteśmy w stanie przewidywać, co się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni? Coś, co mogłoby, nie wiem, jakoś nam zagrozić ze strony Słońca? W przeciągu tygodni to raczej nie. To możemy ogólnie powiedzieć, że Słońce jest aktywne, tak jak obecnie jest Słońce aktywne i rzeczywiście mogą wystąpić takie dość gwałtowne zjawiska na Słońcu. Natomiast w takiej perspektywie krótszej, perspektywie rzędu godzin, dni, jesteśmy w stanie dużo lepiej przewidzieć to, co dzieje się na Słońcu i ewentualnie to, jak to może wpłynąć na pogodę kosmiczną. Choć te przewidywania są dużo gorsze niż przewidywania dotyczące pogody na Ziemi. Mm-hmm. A jakie są największe tajemnice, gdy mówimy o Słońcu? Czego naukowcy może nie wiedzą, ale chcą rozwikłać jakąś zagadkę, tajemnicę związaną z naszą gwiazdą? Coś, co ich najbardziej intryguje. Pana, co najbardziej intryguje w Słońcu? Tak naprawdę to my ciągle dobrze nie poznaliśmy mechanizmów, które są odpowiedzialne za generowanie tych wysokoenergetycznych zjawisk na Słońcu, rozbłysków słonecznych. Wiemy mniej więcej, w jaki sposób one powstają, jak przebiegają. Natomiast jeśli zaczynamy się zastanawiać nad szczegółami, to ciągle nam czegoś brakuje. Mamy taki bardzo prosty model rozbłysku, natomiast na pewno tak prosto, jak my sobie wyobrażamy w tym naszym modelu, Słońce się nie zachowuje. Drugim ważnym pytaniem dotyczącym Słońca jest to, dlaczego korona słoneczna jest tak gorąca. To znaczy, co powoduje, że korona słoneczna ma temperaturę rzędu milionów stopni, podczas gdy powierzchnia czy fotosfera słoneczna to jest jedynie kilka tysięcy stopni. Na te pytania właśnie chcę odpowiedzieć zarówno Parker Solar Probe, jak i Solar Orbiter. Aktywność słoneczna. W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować nad Polską zorze polarne. To bardzo rzadkie zjawisko w naszym kraju. To pokazuje, że Słońce jest jakoś w ostatnim czasie nadaktywne. Czy nadaktywne? Jest aktywne. Słońce jest w tej chwili, zbliża się do maksimum swojej aktywności słonecznej. Cykl aktywności trwa 11 lat. Mniej więcej 11 lat temu Słońce było aktywne, również mocno. I teraz zaczyna być aktywne. I dlatego widzimy zorze polarne na tych niskich szerokościach geograficznych, takich jak Polska. Ponieważ jest bardzo dużo aktywnych zjawisk na Słońcu, pogoda kosmiczna powoduje, obecna pogoda kosmiczna powoduje to, że możemy w niektóre dni obserwować zorze polarne nawet tutaj w Polsce. To jest rzeczywiście rzadkie zjawisko, ale nie aż tak rzadkie. Co 11 lat jednak udaje się te zorze w Polsce zobaczyć. Pracuje pan w Zakładzie Fizyki Słońca Polskiej Akademii Nauk. Przed naszą rozmową wspomniał pan o tym, że badanie naszej gwiazdy to taka troszeczkę nasza polska specjalność. Jednym z pierwszych urządzeń kosmicznych był polski teleskop, który badał Słońce. W ogóle pierwszym eksperymentem polskim, wystrzelonym bodajże w 1973 roku, był teleskop obserwujący Słońce w promieniowaniu rentgenowskim. On był skonstruowany tutaj we Wrocławiu. I od tego czasu już kilka teleskopów
głównie obserwujących w promieniowaniu rentgenowskim zostało umieszczonych na orbicie, czy też na rakietach sondujących zostało wystrzelonych właśnie z, przez nas, przez instytucje polskie. Panie doktorze, to na koniec. Proszę nam opowiedzieć, co się stanie z naszym Słońcem w ciągu najbliższych setek lat, może milionów? Kiedy Słońce przestanie świecić? Bo ono kiedyś przestanie świecić. Kiedyś przestanie produkować energię wewnątrz, w wyniku fuzji termojądrowej, która w tej chwili jest odpowiedzialna za to, że Słońce jest takie, jakie jest, że jest stabilne i świeci nam już od miliardów lat. Tego paliwa jądrowego Słońcu zabraknie za około 4 miliardy lat, może troszeczkę ponad. Wtedy Słońce przestanie produkować energię. To nie znaczy, że ono przestanie świecić, ono po prostu zacznie stygnąć przez kolejne setki milionów czy miliardy lat. Będzie można je zobaczyć, ponieważ cały czas będzie emitowało światło, ale już nie będzie produkowało energii, po prostu cały czas będzie stygło. Natomiast w takiej bliższej perspektywie, jeśli chodzi o ewolucję Słońca, to my na Ziemi możemy mieć kłopoty za jakiś miliard lat, może nawet troszeczkę mniej, ponieważ Słońce, w ogóle każda gwiazda w czasie swojego życia na tak zwanym ciągu głównym, czyli tego najbardziej stabilnego okresu swojego życia, zwiększa swoją moc promieniowania. I tak też jest ze Słońcem. Słońce jest w tej chwili około 20% jaśniejsze niż było wtedy, kiedy powstało. I ta jasność Słońca się cały czas zwiększa. To jest oczywiście bardzo powolny proces, no ale ten proces za około miliarda lat spowoduje to, że na Ziemi po prostu będzie za gorąco do tego, żeby choćby możliwa była woda w stanie ciekłym na jej powierzchni. Czyli mamy jeszcze trochę czasu, żeby uratować Słońce? No, mamy jeszcze miliard lat mniej więcej. Także sporo czasu. Myślę, że mamy więcej takich bardziej palących problemów niż akurat ten. To akurat prawda. To nie skupiajmy się na razie na Słońcu, zostawmy to naszym następcom. Moim i Państwa gościem był pan dr Marek Stęślicki z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za tę słoneczną rozmowę. Dziękuję bardzo. Ale to nie koniec programu Kijek w Kosmosie, bo już teraz czas na odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania, na które Państwo nadesłali na adres mailowy, a będzie odpowiadał nasz człowiek w NASA, czyli Artur Chmielewski. Dzień dobry, Artur Chmielewski z Centrum NASA w Pasadenie w Kalifornii. Pan Waldemar pyta się kijka w kosmosie. No tak, dlaczego tak jest, że nasze satelity rozbijają się w drobny mak i topią, jak wchodzą w atmosferę ziemską, a pan Felix Baumgartner, który skoczył z balonu, spokojnie sobie wylądował. Czy możemy te satelity znosić, tak jak pan Felix wylądował, z powrotem na Ziemię, i możemy je na Ziemi reperować i wysyłać z powrotem w kosmos. Różnica jest taka, że pan Felix wyskoczył z 40 km, prawda? A satelity są na pułapie no mniej więcej 400-500 km. Różnica między prędkościami jest niesamowita. Pan Felix skoczył z prędkością, no w maksymalna jego prędkość pewnie była z prędkością trochę powyżej prędkości dźwięku, czyli jakieś no 1500 km na godzinę, a satelita leci 28 tysięcy km na godzinę. Energia to jest jeszcze prędkość do kwadratu, także różnica w energii między tymi dwoma sytuacjami jest niesamowita. Żeby wynieść satelitę na orbitę, potrzebujemy ogromnych rakiet. Taka sama rakieta by musiała być doczepiona do satelity, żeby go wyhamować i ściągnąć go na powierzchnię Ziemi. Także dlatego jest to niemożliwe. Na szczęście to jest też dobre, bo spalają nam się wszystkie śmiecie kosmiczne, jak wchodzą do niższej atmosfery. Dziękuję bardzo, pozdrawiam w nowym roku.
A jeżeli chcą Państwo zadać pytanie Arturowi, to proszę nadsyłać je na adres mailowy, który pojawi się na dole ekranu. To już tyle w tym odcinku. Na następny zapraszam za tydzień.